Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Ewa, to jest kolejny ETS, moi drodzy, a ze mną jest dzisiaj mój kolega z firmy, pan prezes. Dzień dobry. Słuchajcie, moi drodzy, my tutaj z biura przyszliśmy. Czego mnie tu drzesz się? Pociągu. My, Pociągu. słuchajcie, wzięliśmy już papiery. Słuchajcie, z biura, no i co? No i siedem naszego DAFA, tak się zestaw, słuchajcie, tutaj prezentuje. Na plandece. No i co? No i lecimy, słuchajcie, z tematem, a wierzymy Flurnic Board, czyli części łodzi, fragmenty łodzi jakieś. Słuchajcie, wieziemy to wszystko do. O Jezu, do. Boże, gdzie ja jadę? Do Elsbierga, czyli na Danię, czyli lecimy na Skandynawię. Słuchajcie, a my palimy naszego potwora, czyli DAFA 105. Słuchajcie. Jak to już sprawne oko zauważyło, jest kierownica, słuchajcie, Logitech Drive, nie Driving Force, tylko Logitech Racing Wheel, czy jakoś tak to się nazywa. Na pół minuty cię zostawiam. No oczywiście. Dobra, moi drodzy, przed nami jest 4950 km. Więc sobie jedźmy. Spokojnie, jeszcze nie mam takiego, wiecie, 150% wyczucia, jeśli chodzi o tą kierownicę, no ale się staram. No dobra, no to teraz tutaj, tak? Dobra. Także słuchajcie, ale światełka, to ja mogę sobie wyłączyć. Tak? Dobra. Ja to bym chciał wiedzieć. Dobra, już nie chcę tego wiedzieć, słuchajcie, nie chcę tego wiedzieć. Jedźmy sobie w spokoju, pomalutku. Słuchajcie, najważniejsze jest to, że kierownica jest kompatybilna też z FS-em, więc podejrzewam, że już i z farminga też się pojawią materiały już na kierownicy. Ja gdzieś tutaj przystanę, żeby wam pokazać też trasę. Bo tego nie zrobiłem. Nad czym dość mocno ubolewam w tym momencie. Myślę, że tu będzie Jestem. dobre miejsce. Cieszę się. Dobra. Ręczny, awaryjny, mapa. Słuchajcie, już wam pokazuję, jak będzie wyglądała dzisiejsza nasza trasa. Ponieważ no, mam do przejechania 950 km, ale wątpię, żebyśmy to zrobili. Lecimy z Warszawy, teoretycznie przez Łódź, Poznań, Berlin i Hamburg, ale ja polecę sobie tutaj tą trasą przez Siódemkę. Objedziemy, słuchajcie, Płock, tutaj pod Bydgoszczą, ruszymy sobie na Piłę, Wałcz i tu koło Stettina, ale przelecimy sobie 20 przez Rostock, Kilonie, słuchajcie, tutaj Kilonie obok Padborgu i do Elsbierga, czyli przed nami 1100 km, tak sobie wydłużyłem trasę. A co? A co? Szofer nie może? Może. Dobra, no to let's do this. Jak to nie może? Jak to nie może? No, szofer Karpiński może wszystko. Prezes firmy ten. Jeden z prezesów w zasadzie. Sztef Logistik. Dobra. Łączmy się tutaj elegancko do ruchu. Powiem ci, kurde, że no zupełnie inny feeling jest jazdy na kierownicy. Zupełnie, nie? Jak to dobry szofer Kafka jest? I lepiej mam ustawioną chyba kierownicę w Eurotrucku niż w Amerykanie, wiesz? Przecież tak naprawdę to Amerykana pierwszego ustawiałem, nie? Panie prezesie, jesteś pan? Tak, jeszcze. A pani gdzie tam jedziesz? Jadę na Włochy. Dzień dobry wszystkim, również u prezesa na kanale. Czy jeszcze nie nagrywasz? Nie.
To powiedz, kiedy zaczniesz nagrywać. To ja się ładnie przywitam. Ło, kolega mnie puszcza. Dzięki, dzięki, ziomuś. Skania Skyline to Skania Topline, jo? Tak. Znaczy, nie, to się kabinami różnią. To? Ale raczej tak. Dobra, do góry. Skaczmy do góry jak kangury. Swoją drogą ktoś się będzie pytał, ile wiozę 26 ton. Więc dafiszcza ma co robić. Zmieniłem DAF-a, na ten razie zmieniłem DAF-a, ponieważ kupiony są do firmy, no i trzeba go sprowadzić, tak? A że jeden z sioferów jest w Niemczech, w Danii, no to stwierdziłem, że ja od niego zabiorę ciągnik, bo jego ciągnik nadaje się już na serwis. A ja po prostu sobie, słuchajcie, mu sprowadzę ten zestaw. Tam się przepniemy naczepami. Ja wezmę coś do Polski. Aż w najgorszym wypadku to i na pusto polecę, nie? Jak będzie trzeba. Także Boże, jak ja kocham mody, nie? Dobra. Śmiało możemy się wyciągać. Śmiało, śmiało. O, trochę za ostro. No i śmiało, śmiało, teraz pedał w podłogę i lecimy, słuchajcie, lecimy. Dwie ręce na kierownicy muszą być, powiedzmy. Ale ci powiem, że on nie ma siły pod górę. Tom. A ile to masz tam? Jeszcze raz? 26 ton. No to 26 ton i 540 koni. Więc on powinien spokojnie sobie teoretycznie dawać radę, nie? Nie! Zgasił mi się! Jak to? O, dziękuję. Chciałem tempomat włączyć. Co mi się w DAF-ach podoba, słuchajcie, to jest to, że na niezależnie na którym ekranie, na wyświetlaczu, pokazuje wam się po prostu to, jaką macie prędkość na tempomacie ustawioną. To jest fajne. W moim ręczniku tego nie ma, nie? I to jest wielka wada tego ciągnika. Także zapraszam też do pana prezesa na film z jego perspektywy. Kurde, szofer, 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 kończy mi się kawa. Szofer, co mam zrobić? Ja nie wiem. Na stację zjechać po kawę. No nie, no co ty. Ja myślę, ja bym chciał dzisiaj z Polski wyjechać. To będzie dla mnie cel na ten odcinek. Bo jednak wyjechał. No. Zaznaczyłem tą skanie. Trudno. Skanie topline i nie mam tego malowania. Ale ty masz tą od Airtelu, czy masz tą zwykłą? Zwykłą. A, widzisz, bo ona jest na Airtelu. Dobra, to weź swoją i już tam bez przesady, już tam tutaj spokój. Dobra, to będę jeździł na białej. No, no, no. No i teraz tutaj, tak? Okej. Okay. Jak mnie tańczy ta kierownica, jeszcze nie mam wyczucia, serio. To jest masakra, słuchajcie, jak ja jeszcze nie czuję tej kierownicy, nie? Czujesz? Co? Nie, nic. Ja już tam... Ten na myszce, co? To jakbym kupił czasami sobie kiedyś gierkę. Dobra. Okej. Okej, lecyma, słuchajcie, lecyma. Ale powiem ci, że kurczę. Ja tak, mi się nie podobają te dafy, bo one mają te trzy świecielaczki, nie? Mnie to na przykład mocno irytuje, nie? No. Ale tak naprawdę to jest tym kwestia dość mocnego przyzwyczajenia. Bo da się do tego
spokojnie przyzwyczaić. Tak jest. Na co dzień. Tak jest. Czy do Euro 6, czy do 105. Bo to jest wszystko, słuchajcie, gdzieś naprawdę do ogarnięcia. Dobrze. Tak O. więc chyba zaczynamy, nie? Kurwa rondo. Takie tylko sztopera jeszcze A ja nie przywożyłem. muszę sztopera. Już. Dobrze. Siemaneczko ludziska, z tej strony prezes Ventima, ja witam was na odcinku ZTS-a z Jarkiem. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, ja witam też na prezesa kanału, jak i na swoim kanale po raz wtóry. Dzień dobry. Tak. Właśnie u Jarka już jest chyba z 15 minut odcinka nagrane. Nie, co ty, dycha, dycha. Dyszka? Dyszka. Dobrze, my jedziemy z takim ładnym ładuneczkiem z 36 ton. Mamy dźwig jezdny. Tex Rex, czy jakoś tak? Tex Rex. Czekaj. Rex Tex. No, tak. No, no, no. Tak jest. Nową oczywiście Scania Skyline. I mamy właśnie trasę do wykonania 800 km. Taką krótszą. No proszę bardzo, widzicie? Bo ostatnio. Burżuazja. Bo ostatnio robię takie po 1000 mil w ATS-ie albo po 2000 w ETS-ie. Nie chcesz, to... nic mi nie mów o milach, bo kuźwa, to co ja wczoraj zrobiłem, skończyłem tam, to się pod... Jak ktoś mnie pobije, to szapoba, nie? No. Widziałeś tą moją trasę? No. 3000 coś tam mil, nie? No. Słuchajcie, to jest ponad 5500 kilometrów. 2 tygodnie jazdy. Masakra. Dobra, tu już o prędkość nie muszę się bać, bo to jest ładunek z World of Trucks, także on mi nie pozwoli więcej jechać mi stówkę. Serio? No raczej. Ja tam nie wiem, panie. Aż se włączę panel i przycisnę na pełen gaz. Ja jadę, gościu, próbuję się przez Polskę przebić. Ogranicznik mam zdjęty. Za chwilę zobaczymy. No dawaj, 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 synek. Jadź tym, jadź. No jedź, siomuś. Się zachciało, kurwa, w pizdu. Rolnikom. No, do 90. Rolnikom się, kurwa, zachciało, kurwa, pierdolonych tych protestów. Ogranicznik mam zdjęty, także... No nie poszalejesz. Jest blokada do 90 przy tych ładunkach, także... No widzisz, a ja przez jakieś, kurwa, dziury jadę, nie? Autentycznie. Znaczy i tak, ja nie szaleję, bo jak ten jeżdżę z normalnymi, to tam... 95 tempomat włączany jest i mam ustawione, że przy 97 mi pika. O właśnie, też sobie muszę to znowu ustawić, bo to mi się ustawiło, ale mi się pobugowało ostatnio. No mi fajnie tam działa. Dobra, elegancko. No nie wiesz, jeszcze kurwa pociąg, nie? Jak z górki, to czasami samochód mi do 102 lubi się rozpędzić. Tak? Tak, także napikanie sobie ustawiłem i wtedy troszkę przyhamuję, jak już jest 99 na godzinę. Wtedy jest gites majonez. A ja sobie bansuję. Ta. Bo przyjeżdżam koło wszystko jakiejś tej dyskoteki. Konkret. No to wydawaj, synek. My tu ładnie jedziemy z tymi 36 tonami. Ty też masz ciężki ładunek w sumie. No ale jadę z kanią, nie? Czekajcie, bo mi się kamera powiksowała. O, to sobie będzie git.
No mówię ci, no ja gdybym nie musiał sprowadzać tego samochodu od dealera, wiesz, do szofera na Niemczech, na Ni, no to też bym jeździł już swoim Ryczti albo swoim Manem. Masz Scania. Ja tam chciałem ten jakiś ładunek wziąć z 60 ton, ale nie było. Tak, To wziąłem chociaż taki, nie? 60-tonowe ładunki mu się marzą, kurwa. A co na jednej oś ty jeździsz? Nie. W sensie masz 4 na 2, czy masz jak? Wyskani? 8 na 4. Pierdzielone bramki. Jak ja kocham bramki, Gościa. słuchajcie. Czekaj, ja się muszę tutaj wywinąć. Przepraszam za myszku. Dzisiaj już kupiłem garaż i kupiłem ciężarówkę, także. Na bogato. Zaczekaj. 700 tysięcy mi zostało. Złoty. A ja już pojechałem 200. 220 km. No jak. Ja już ze 150, bo już mam do celu 660. Chłopie, do przejechania mam się 912. 20, przepraszam. Ja oddzielony. No jedź tą Skodą, kurwa! No nie wierzę w tego robota! Ja się Nie pytam. jedziesz lądówką, czy co? Wiesz co, po autostradzie, znaczy. Odbijam właśnie wjeżdżam na autostradę, wiesz? Wiesz, i jedę lecę na Gdańsk teraz, znaczy lecę na Gdańsk. No tam na Szczecin chcę odbić później, nie? Wiesz, dobra. Teraz tempomacik. 9 dyszek. Bo ja zulaga mam. Jaki lok, panie. Za dużo modyfikacji, muszę modyfikacji pousuwać trochę. Panie, no teraz 90 na tym autostradą, to ja tak mogę jechać, nie? Jak dobry szofer. Panie. Ja muszę hamować, bo tu na zjeżdżam. Jak tam wygląda paliwo? Paliwo jeszcze 3560 litra na 1100 km. Ja tam mam prawie pełny bak. No ja tankowałem, ja jak zaczynałem kurs, to miałem pełne baki. Tylko wiesz, no ja ciągnę jednak te 30, 26 ton, nie? Jakby na to nie patrzeć. To też Dafem. swoje musi ważyć niby, nie? A ile już tam dafem masz kilometrów przejechane? Człowieku, to jest Dopiero. nówka sztuka. 250 km zrobionych. Aha. Nie, mówiłem ci, że ja ją z tego od dealera odebrałem i dla szofera wiozę na Danię. Przepraszam, zapomniałem. Więc wiesz. A już na swoim X Euro 6 mam nakulane 22 000. Ja na, czekaj, nie, na Ręczni mam 24, na Skali mam 23, nie, na Ręczni mam 14, na Manie mam 23, a na Skali mam chyba 19 albo 21, coś takiego. Plus to, co robiłem roburem, tym małym, MP3, no to tak już. Znaczy, generalnie na profilu mam już 130 tysięcy zrobione, nie? Ja na profilu mam tam 30 tysięcy. Dobra, zwolnijmy, bo tu gręcznie do 60. Poza odcinkami to tak jeżdżę sobie, żeby poodkrywać jak najwięcej mapy. No ja też tak robię, wiesz? No ale teraz jednak pojechałem takimi drogami, gdzie Które znasz? które znam. No i po prostu nie będzie mi przy odcinku czasami ścinać, nie? Bo jak jadę nowymi drogami, to mi ścina czasami. Nie, no wiesz, ja jadę po prostu trasą, no. Nie ukrywam, że mam słabego komputera. Ty, przejechałem, kurwa, trochę autostradą 190 zł, 175 zł do zapłacenia, nie? No i co, szofer, wpieprzysz mi się, szofer?
No oczywiście, że mi się wpieprzy. Zero poszanowania, no za grosz. Boże, Boże, jak najszybciej go wyprzedzić. No nie? Jako wyprzedzeń. Wyciąga się ziomuś. Jedziesz tą słupówką. Jedziesz. Puszczasz mnie? Okej, dobra. Podziękowałem gościowi, To dobrze. bo mnie puszczał. O Boże, ja już wiem, co to jest za droga. O Boże. No to mi się zachciało jazdy. Kurwa. Sioferowania. W pizdu. Zachciało mi się, cholera. No jedźżesz. Znaczy ja podejrzewam, że tamten on jest po prostu dużo lżejszy, bo skoczy do mnie tragicznie, nie? Albo skrzynia DAFA sobie po prostu nie radzi z górką. Co też jest całkowicie prawdopodobne tak naprawdę. Bo to wiesz. Pozdro do ludzi z Bydgoszczy, bo dojeżdżam do Bydgoszczy. A ja nikogo z Polski nie pozdrowię, bo nie przejeżdżam przez tamte. O ty kurde. Jadę z Francji na Włochy. No i dobrze, szofer, bardzo dobrze. No i bardzo dobrze. A ja teraz odbijam na Bydgoszcz. Ja wiem, że Bydgoszcz z Toruniem się nie cierpią. Ogólnie Włochy to już chyba prawie całe mamy odkryte. Ja jeszcze chyba nie wiesz. No trochę się, żem wdupczył. Ile już masz ogólnie mapy odkryte? Tylko bierz pod uwagę, że ja mam trochę większą mapę, nie? No wiem. 34% chyba, bo 36. Wiem, że tam masz jeszcze Rus mapę, masz Tak, jeszcze. Polanda i Promocja. No. Ja mam tylko wszystkie dodatki i no i już mam 40% odkryte. Dowcip polega na tym, że w ATS-ie mam odkryte 7% mapy, nie? Ale mam zrobione tam prawie 14 tysięcy mil. No ja w ATS-ie mam zrobione nieskomać 6000 mil. Dobra, no czekajmy, czekajmy na czerwone, znaczy na żółte światło, na zielone światło, kurde. No proszę, szofer tutaj wiedzie te wózki widłowe. Na ile? Cztery wózeczki weszły. Przed nami, przepraszam, przed nami szofer też ma autobus na lawecie. Biało zielony. Tak jest. A ja w ATS-ie, słuchaj, jeżdżę teraz na takim stałym zleceniu dla Walmartu jeżdżę, wiesz? Pomiędzy ich sklepami. Tak sobie wymyślałem, że będę te Walmartowskie rzeczy tym woził, wiesz? Z punktu A do punktu B. Oczko. Z punktu A do punktu B, kurwa, 900 mil! Czemuż by nie? Może by nie. Tak jest. Tak jest. Dobra, jedźmy z ograniczeniem prędkości, kurna, bo tutaj zaraz będzie problem, nie? I jest. Ja chyba jednak sobie zrobię do 20 minut. Nie, ja mam już 25. Nie, ja mam 14. Co, jeszcze ci to wrzucasz? Planuję minimum to dzisiaj zrenderować. Aha, okej. Ale czy od razu wrzucać? No, chciałbym. Pewnie na noc zostawię i jutro opublikuję. Myślałem, że powiesz I don't think so about that. Nie mam pojęcia. Nie no, pewnie to zrenderuję. Pewnie pójdę teraz, bo mam robić placek. No. O nazwie 3 bit.
U, aż się głodny zrobiłem, nie? Muszę zaraz coś na róż rzucić. W sumie jest 12, nie? 11:36 dokładnie. No, ja to mówię, prawie 12. No, także jeszcze tak 5 minut tutaj pogadamy sobie i zakończę Ty, ale wiesz, dowcip jest taki, że ja słodkiego nie jem, nie? Ja też ostatnio tak mi się odechciało słodkiego. Nie, no wiesz co, Patrycja wymyśliła sobie, że mamy takie postanowienie na Wielki Post. I wiesz. No Że. wiem, mówiłeś. No. Dziękuję ci, Patrycja, jeśli to oglądasz. Dziękuję! Ja pozdrawiam Patka. Ja nie. Generalnie to nie pozdrawiam. Nie no, co ty. Ale no. A i tam. Ja ostatnio, z miesiąc temu to za dużo tych słodyczy jadłem i postanowiłem teraz odłożyć. Detoksik zrobić. Ty stary jaka beka, nie? Ja dłużej będę jechał kurwa przez Polskę niż przez Niemcy i Danię, nie? A mam więcej kilometrów do zrobienia tam, nie? Jakieś teraz pompeczki, coś takiego codziennie się Co ty w robi. Maćka się bawisz? Samo. Bo Maciek teraz tam ostro pacheruje. Nie wiem. Kurde, wjechałem. Ja tam teraz robię te pompki albo jedną ręką, albo ten. No. Z podklaśnięciem. O ty kurwa, cwaniaczku. Taki cwaniaczek z ciebie? No. Ty kurwa, do 99 się rozbiłem. Wiesz, że ja nie umiem i nie lubię lubić pompek? Serio. To jest coś, co mnie zawsze denerwowało, jak gdzieśkolwiek siedzieliśmy. Nie cierpię robić pompek. Autentycznie. Jeszcze. Ja ostatnio na przykład z kolegą na WF-ie się ścigałem, kto pierwszy zrobi 50 pompek. O Boże! Nie, tylko nie to. A ja wiem, czy zawsze mam laga przed takim, przed automatycznym zapisem. No widzisz. Co mi jest to uzasadnione. Logicznie nawet. O kuźde. Bo jednak nie ma ograniczenia. No i kara, ziomek, kara. No tam. Dwie trasy na razie przekroczone. Dobra. O Boże, Boże. W jednej ostatnio jechałem i akurat przekroczyłem o 1 km. No widzisz, a ja jadę jakimiś pieprzonymi lądówkami. No nie, na wiaduk go nie będę wyprzedzał, nie? Masakra, ty. Szakirem. Bez kitu. Masakra w pizdu. Tak jest. Masakra w pizdiet. Ale dobrze jest, dobrze jest. Ja już się powoli przebijam przez Polskę, nie? Kupiłem przeszkanie i teraz to druga ciężarówka, co widzę, to skania. Nie wiem, czy to coś nie jest tak, że skrypty tak robią, wiesz? Albo masz po prostu takiego głupiego szwarta. Wyprzedzę go. A jeździłem DAF-em, to co piąte to był DAF. Szofer, odpuść, ziomek. No, teraz akurat. O kurna. Co ci stało? Nie, bo przez przypadek zapatrzałem się na ten, na doradcę. I rąbałem w kolegę, którego wyprzedzałem.
No i niestety na ciężarówce mi pokazało 14% i od razu popatrzyłem, ile mam na naczepie i na naczepie tylko 2 na razie. No i dobrze, już nie powinienem aż tyle procentów nabić, bo już mam do celu 350 km. No widzisz, a ja wjechałem do Wałcza. Właśnie dzisiaj pierwszy raz przejeżdżam przez bramki. Jest tak, tu jest ciasno. Dopiero to się odczuwa, jak jedziesz na kierownicy, tak naprawdę, wiesz? Tak mi się wydaje, bo tak to się nie czuje niektórych rzeczy. A teraz to kurde, no masakra. Dobra, ja mam pierwszeństwo. Dobrze jest. Dobrze. Ja już chyba by nas zjeżdżał na jak pobliższą jakąś drzemkę czy coś, czy Ale jakąś zjeżdżasz czy nie stacyjkę. zjeżdżasz? Co? Zjeżdżasz już czy za chwilę? Za chwilę, bo jeszcze nie widzę. Aha, okej. I właśnie wymusiłem. No i będzie po premii, ziomuś. Już tam koło miasta Milano. Koło Mediolanu mówisz? No. Koło Mediolanu. Tak jest. Ty, ja nic nie widzę żadnego. Chociaż no Też na razie. jakiś station widzę za jakieś, nie wiem, 15 kilometrów. Ja też tam zakończę swój odcinek, żeby nie Dobrze. było potem gadania. Na docele mamy, słuchajcie, 717 km w tym momencie, więc to też jest sroga odległość. Ja sobie to dokończę gdzieś tam po nagraniu. Materiale. Tak, po materiale. Ja też. Może jakiegoś live streama pierdupniem, zobaczymy. Do której planujesz? Nie wiem, nie planuję. Ja nie planuję takich rzeczy. Mam ochotę, to robię, wiesz. Aha, dobrze. Bo nie lubię takich rzeczy planować. Ja jestem spontanicznym Może człowiekiem. pod wieczorkiem. Może nie, może w ogóle. Dobrze. To zależy. Jak mi się dzisiaj uda Wiem, wiem. ogarnąć Far Cry'a 5, to będę nagrywał dzisiaj Far Cry'a 5. Jeśli nie uda mi się go ogarnąć, to będzie problem. To wtedy może coś wymyślę innego. Okej. Wiem gdzie. Także. No i muszę w końcu ze szwagrem usiąść i nagrać kooperację z Formułą 1, nie? Bo zapowiada się to całkiem fajnie. Tak. Dobra, ja mam truck stop, znaczy truck stopa, dzikusa, więc tam się zaparkuję i będę, ja się żegnał i kończył. No, ja chyba się zatrzymam na bramkach, bo właśnie widzę wjazd na bramki. No i tam za bramkami, gdy przejadę, zjadę na parking Chyba, i. że... Nie, niedaleko jest stacja, to są, i się na stacji zatrzymam. Dobrze, Stacja jest za 2 km, to tam czy tam za 10 km, to tam nie ma ja już znaczenia. zjeżdżam na bramki. A miałeś takiego znaczenia dużego, nie ma to. Teraz nie. Dobrze. No bo i tak mam jeszcze zapasu, o jeszcze, na kiedy mam awizację? Na piątek pomiędzy 9 a 13, a ja mam być na piątek na 5 rano, nie? Więc mi to tam I pokaż. aż tak dużego ciśnienia nie mam. Nie przeliczyło, że będę w środę o drugi maksymalnie. No. A czasu za chwilę zobaczę, ile mam. Aha, tutaj nie ma, ale się. A nie, tutaj od razu jest stacja za tym, za bramkami. Okej. W którym ty I miejscu co? jesteś? A koło Mediolanu mówiłeś. Tak, za Mediolanem. W stronę Włoch.
A gdzie taką lipę odpaliłem? No, ale nie wiem, ale się zaraz dowiem pewnie. Przez całą drogę jechałem bez świateł. Brawo ty. Teraz dopiero zauważyłem, jak się ciemno zrobiło. A pierdole. Co za jełop. Weź z takim współpracuj, nie? Dobra, ja już parkuję. Tylko pytanie, czy ja Chuj, kurwa wiesz, tu tam. zjadę? Ty, bo ja w jakimś mieście jestem, nie? No, aż zatrobiłem se. Kurna, po co ja spanie wziąłem? Dobrze, a ty dojadę, to, bo to jest Tesi Station. Ale do... Nie, bo... Bo co ja mówię, do kiedy mam, jak ja jeszcze mam do wykonania, ale jeszcze przez 22 godziny. No jedź, ziomek, jedź. No. A ja się elegancko tutaj teraz wpierdolę na parking. Ale to człowieku elegancko. Dobrze. No i ja już zaparkowałem swój zestaw. Nie, po co ja to zapaliłem? Zgasiłem. Tylko teraz jakąś fajną rajeczkę znaleźć. O, tu są rajki. Nice. Ty wcale tu tak się kurde tutaj wyłamać nie jest takie proste. Ja muszę spalać. Także ja się żegnam z twoimi widzami, bo ze swoimi się nie pożegnałem. Ale pewnie coś tam umieszczę na koniec. Także do widzenia. Zostaw ta łapkę i suba. Ja tam Jarkowi, do mnie też możecie wpaść. No oczywiście, ja tylko parkuję i już kończę, także możemy się też już pożegnać. Także miło było was gościć w tej mojej wirtualnej, słuchajcie, ciężarówce. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Nie zapomnijcie wpaść do prezesa na jego materiał. Wbijajcie na social media, czyli grupa Facebook i Instagram. I trzymajcie się na razie. Cześć! Cześć.